Łapie, tu nie są wyjść. Da się bać, Italia! Da się bać, Italia! Jest tam ze sztuczki Rakowa. Będzie was obserwował, jak pan chcecie przyjąć, podać. Tak. Najlepszy zawodnik otrzymał piłkę z autografami zawodników Rakowa. Tak. Więc się chłopaki troszeczkę przyłóżcie, żeby nie było żadnej liczby. Nie szanujcie, tylko śmiecić. Ci chłopcy, którzy są radio, już na pewno w nagrodę 1 czerwca będą wchodzili się na meczu Polska-Dania i na żywo, żeby mogli oglądać nasz profesjonalny futbol. Dlatego gratuluję wam chłopcy, a teraz... Wielki finał. Hiszpania, Czech. Dzięki. Wszyscy zaczynają. Jest telewizja. Gdzieś będziemy się... Czesi, kto tam jest szefem? Wy tylko przypilnujcie piątkę. Tylko piątkę. Bo jak on strzeli z daleka, to ten chłopak nie obroni, nie ma szans. Tylko piątkę. Czesi, nie ma strony. Jeden zawodnik musi chodzić za nim. Przejdzie go Rafał. Nie daj. Mateusz, piątkę trzymajcie. Chłopcy, dojdźcie do piątki. Mateusz, dojdź do niego, to on mocno uderza z daleka. Uważaj. Mocno. Pilnuj go. Brawo, idziesz sam. Jest, on i od ramki zaczyna się spadać. Napięcie jest jednak, ale już nie kupatowali. Zmęczenie też grozi, to już 7 mecz. 6. Druga piłka. A masz więcej? Pilnuj krótko piątkę, do piątki do nas. Króciutko! Do niego, Boryka! Twoja piłka! I rok kontrolowany. Udało się pani tutaj rozmawiała, bo na chwileczkę konfiguracji, zaś tam musiało być w tej rozmowie. Zostałam pan. Oni zostali przez pan. Oni zostali. I Hiszpania teraz w piłce, ale musicie po pierwsze przyjść w za załku, więc nie chcę, żeby nie było w tym problemie. Oni chcą kopalę. Atakują mimo przyczyn Czesi. Jest dalej dwa strzały na bramkę Hiszpanów. W statystykach, jeżeli strzały przeważają. No Hiszpanów na razie nie oddali żadnego strzału. Od Iwo. Ja dopiero celowali. Proszę, zagranie, kogo zagra, kogo wystawi.
kogo puścić uliczkę. To rozwaliło to wczoraj. Zbliża się do pola karnego. Nie widziałeś? Pięknie go tam podbił troszeczkę. Ale tutaj, proszę Państwa, to wychodzi. Ale problem jest... To jest przyjęciem. I trójką. Super. Ale proszę Państwa. Do niego i pan. Mówię. Nie wszyscy, nie Dojdź do niego! Co to było? Niestety obrona hiszpańska się tu pogubiła. Bo przeciwników zagrywają. Co się dzieje? Pilnujemy zawodnika, pilnujemy przy chłopie stoimy. Out dla Czechów. Pokażcie mu się, chłopaki, komu ma zagrać. Łukasz, przerwa. Dobry. Daj jeszcze.
Zakończyła się pierwsza połowa. 1-0 dla Czechów. Teraz jakieś nowe dyrektywy dla Hiszpanów. Co ten zespół ma zrobić, żeby zremisować, a ewentualnie wygrać? Zawalczyć, wykorzystać sytuacje, które były stuprocentowe. 3 dobitki, ani jedna nie znalazła dojścia do siatki klasy. Gramy, chłopaki! Nic stracone, to tylko jedna bramka. To tylko jedna bramka, czy aż tylko... Proszę Państwa, no tak nawet już jeszcze nie strzelają, no. Bóg mówi, że dobrze się. Jaki gminie, no. Proszę, wyrażenie pierwszej klasy. Wstawmy to jest wyrażenie życia. Już drugi taki strzał, że może nie wyjść. Nie, nie powiedzieli na tym. Uważaj, że mu nie wyjdzie. Idziesz. Idzie tak. Proszę Państwa, jeszcze emocje mogą wzrosnąć, bo już myślałem, że standard będzie. Na jeden raz... Jeszcze raz, chłopaki! Jeszcze jeden! I... Ręka, graj ręka! Jakby z zakłócenia, ktoś słyszał blisko, gdzie potrzebnie. Uderzenie na tamkę, czy brzuszka. Bo no, akurat próbujecie i powiem wam szczerze, że macie pojęcie. Ten mały próbuje brzucha, to duży próbuje tego małego. Nie ma sensu. Ale to robią zamieszanie takie, proszę Państwa, sensacje. Sensacje pod błyskiem. Idziesz, Rafałek, przejdzie go! Rafał, przejdzie go! Twoja! Brawo, Rafałek, dojdź do niego szybciej! Pomóż mu, a nie stoicie z tyłu. Brawo! Hubert! Rafałek, jeszcze 4 minuty! Brawo! Brawo! Jeszcze raz, brawo! Ale to są dopiero łopry, no. Brawo, jeszcze raz Dawid! Pomóż mu, Mateusz! To komu ma pomóc? Jeżeli brawo, Dawid! Możecie, to wam nikt nie pomoże. Dawid! Rafał, idź do przodu! I technicznie rozgrywają przyłożenie, zagranie, ale nie do końca to wyszło. Nie do końca to wyszło. Tutaj prosimy... Zmiany, czy coś? Co tam, ale czy nie wiemy, kto jest, czy kto komu? Przyjmujemy piłkę. Mateusz, twoja, idziesz, Rafałek. Do przodu, brawo! Krasnoludek! Lepka! Kurczę, no! Proszę, żeby nie zamknął tego skrzydła! Brawo! Brawo, dobrze! Hiszpanie, rzut roczny! Hey!
tego chłopca, a tego zostawiasz taki duży. Czekamy, czekamy na piłkę. No proszę Państwa, gdzieś te trybuny teraz jedynie życzliwe. Opanowała pole. Na razie mało miłości zawodników atakują, tak jak mieli coś jeszcze w zanadrzu. Do środeczka pięknie. Kolega na skrzydło. Brawo! Panowie. Od bramki drużyna czeska. Komu woda teraz bramkarz, żeby tarcia się rozpoczęła jakoś składnie. Środeczek, proszę Państwa. I przyjęcie, przyjęcie i nie atakował. Za mocno. Ten napastnik naciąga bramkę, proszę Państwa. Idzie, idzie i dochodzi, okazuje się. Nie bez euforii, Niestety na razie podnieśli, ale czy wytrwają? Mogą jeszcze wpaść, różny może być. Jak to będzie? To jest trenerem. Proszę Państwa, bo tylko z rynki można było strzelić. Mateusz, to ja gram. Będzie brak, proszę Państwa, i taka właśnie, gdyby poszło, gdyby szedł, to by na pewno doszło. Spokojniutko sobie, bo cię nikt nie atakował, aniołeczku. I cześć, oni wiedzą, że też gra się do środka. Mają... dwóch strzelców, bardzo mocnych. Do skrzydła, do skrzydła. Brawo, idzie Rafał. Idzie Bartosz, przełożył. Pan, kto tutaj gra w środku, kto filmuje, kto jakoś to pole obstawia. I tutaj do Twoja, twoja nie odpuszczaj, twoja. Jest rzut wolny, ostro atakowany napastnik. No wszystko może być bardzo długo. Każda minuta jest bardzo długa. Proszę Państwa, ten 10-latek tak złapał tę piłkę, że nie jeden z liceum tak mógł na wizować. Bo nie chodzą na wolę teraz. Wszyscy się zbawiają z tego wolę. Jak on złapał tę piłkę? Taki mocny strzał. Nie miał problemu. Bajery dla Hiszpanów. Co się stało z Lentem? Co się stało? Tempo na razie siadło, ale szósta autów. I rozstrzygła. I pięknie, proszę Państwa, to jest wszystko na czas. Też jest gra. I nawet potrafi wyrzucić z tego autu. Patrzymy. Dobrze. I tu zamyka skrzydło. Proszę bardzo. Teraz będą wręczane medale, puchary, i rewin. Zatrzymamy się, Hiszpania!
No, proszę Państwa! To są Rodriguez, Zamalines, ten jest zadowolony. Proszę bardzo. Graliśmy do końca i to się opłaciło. Na środek. Na środek, gdzie sądzicie? Opłaciło się grać do końca. I półfinał po ulicy, po karny. A teraz do końca z 1-0 wygrywają 2-1. Czesi, już faworyci, ostatecznie to byli faworyci. Tak. Zapraszam na środek pierwszych Hiszpanów, Czechów, Włochów. Zapraszam na środek wszystkich, którzy bliżutko. Będziemy za chwilę wręczać. Tak. Mieli Fuksa, bo to jest ta piątka siatka. Jeszcze zakłuje na zapraszam na środek. Super, chłopcie! Poprosimy kogoś. Zasłaniasz Hiszpanów! Ja mogę! Hiszpanie, Czesi i Włosi! Włosi, gdzie są Włosi? Włosi już stoją. Witam. Proszę bardzo. Tak, miałem 2008. Dobiega już powoli końca. Bardzo dziękuję wszystkim za wspólne przybycie, za wzięcie udziału w turnieju. Dziękuję naszym sponsorom. Dziękuję za poświęcenia w firmie Oski Home, telefony komórkowe i firmie Ex-Sanitex, moim kolegom, przyjaciół, dziękuję im za pomoc. I teraz uroczyste wręczenie nagród. Dla drużyny, która zajęła trzecie miejsce, dla Włów, medale. Zapraszam. Zapraszam naszych sponsorów i siebie pana Grzesia, żeby na zewnętrzne. Panowie, pana sponsorów, na pamiątkę panowie, niedalekiego za pana lat, jak widzicie, z nami kilka razy, to medale naprawdę będą bardzo cenne. I jeden jest dla medale. Teraz idziemy na prawą stronę, bardzo się pojechać, ale idziemy na prawą stronę. Panie Sylwio, pani z nami, za księdzą głosą. Na mecz 1 czerwca. Gratulujemy drugiego miejsca. Zadzwonił do nas w tym momencie ksiądz opiekun, którego dużego rektora złoto. Dlatego się, że Łukaszu przez telefon się uczęstował, ale Łukasz też nie wiele wygrają. Łukasza, który zajmuje pierwsze miejsce, jak ciebie przyjrzał puchar, medal na ciebie i widzimy się pierwsze rzeczy z tego na Śląsku. Teraz mówię się, że Łukasza jeszcze raz wszyscy. Thank you.
zajmiecie wszystkie miejsca i możecie... Za pierwsze miejsce w drugie pani Rosławy Kupa za chwilę też zapraszamy. Najlepszemu brałkarzowi od razu. Dla każdego miejsca sponsora na filmie Winek do domu każdy dorosły zawiesi albo do swojego pokoju, albo do pokoju rodziców. Duże piękne żarło dla każdego, który będzie skarbał, a później będziemy mieć. Każdy z was, chłopcy, sobie tam zabiera tą dużą pakę, która jest, ona jest dla wszystkich zawodników. Jeszcze zrobimy sobie, nie zabierajcie tego, panowie, zrobimy sobie szanowne zdjęcie. Jest jeszcze tutaj pan No podpisujcie się tam, kochani, mistrzowie. Zapraszam wszystkich tutaj jeszcze, panie Grzegorza. Pozdrawiam wszystkich tajemnie na granicę. Robimy sobie pamiętkowe zdjęcie na samochodzie. Księdza Krzysia prosimy z głową. Przyjechał z